Za 2 lata upadnie ponad 20 miejskich i powiatowych szpitali na Śląsku, alarmuje Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Szpitalom grozi bowiem finansowa zapaść. Powodem jest m.in. niewystarczające finansowanie. Mówiąc wprost, opieka nad pacjentem kosztuje więcej niż płaci za nią NFZ. Cały personel generalnie pracujący w służbie zdrowia oczekuje wzrostu wynagrodzeń i ten wzrost wynagrodzeń postępuje, natomiast w ślad za tym nie idzie zmiana wyceny świadczeń. I tutaj pojawia się duża rozbieżność pomiędzy tym, co możemy dać pacjentom, a tym, co oczekują od nas pacjenci. I tu pojawia się właśnie ten niebezpieczny moment, gdzie nie będziemy w stanie spełnić po prostu funkcji, do której jesteśmy powołani. Jak podkreślają dyrektorzy szpitali, wyceny od kilku lat nie uległy dużym zmianom. W tym samym czasie znacząco wzrosły jednak płace. Dla przykładu średnia stawka świadczeń udzielanych w trakcie nocnej i świątecznej opieki medycznej w województwie wynosi złotówkę za wizytę pacjenta. Dodatkowymi problemami są braki kadrowe oraz niepłacenie za nadwykonania. Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego przygotował wspólne stanowisko. Wczoraj jego przedstawiciele złożyli je w ministerstwie. W piśmie zwracają uwagę, że powstało realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szpitali powiatowych, a tym samym dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa śląskiego. Jest deklaracja pomocy. Czy zostanie zrealizowana? Będziemy czekali. Mamy zamiar w przyszłym tygodniu już pytać o realizację tych rzeczy, dlatego że naprawdę używając przenośni pali się. W tym przypadku receptą na zdrowie może być wyłącznie dodatkowy zastrzyk gotówki.